kameleon, zmieniasz się strasznie. Raz tak, raz tak. Teraz elegancko do pracy. Bardzo przydaje się w życiu przystosowanie do otoczenia i sytuacji. Tak. Umiejętność tego dostosowania się gwarantuje sukces. Do zmian. Stęskniłeś się za tą pracą, co? Muszę poplotkować z Amerykanami. To te oliwki jeszcze nie ma? Kochana moja na mnie czekała, Boże. Że sami tak się nie chciała wstawać. Przytulmy oliwkę wszyscy razem. Ale jak zimno, nie jest ci? Nie, bo ja mam właśnie bluzę. Ja już jestem przygotowana na takie rzeczy. A tą bluzę kupiłam w grudniu. Po południu. W grudniu po południu, no. Przed spotkaniem, dzień przed spotkaniem. Niedługo mija rok od spotkania, wiesz? A, naszego, z widzami? Mhm. Chodź tędy, to tata cię zabierze. Po drodze jako... Juniorek! No to piąteczek, co? Mhm. Ale fajnie. I weekend. I obejrzymy ten film w końcu. No obejrzymy, obejrzymy. O, tutaj to widać, no. O, jeszcze raz. O, teraz widzieliście? Lubisz tą pogodę chyba, co? Aha. A powiedz mi, kiedy już masz wolne? Wiosna idzie. Tak, śpiewają. Zaczyna mi się 21, no. No tak myślałam, pamiętałam. Do 2 tygodnie mam równo. Do? Do 4. Wyśpisz się w końcu. Jak nie w dzień, to w nocy. No. Albo rano. Nie. Nie, juniorek, nie. Na razie. No, na razie. Krzysztofer robi sobie śniadanie i lunch do pracy. Właśnie przed chwilą go obcięłam. Czwartek wolny i niedziela. A czyli sobie tak już na stałe ustawiłeś? Sobie planuję. No to fajnie, czyli czwartek i niedziela wolna. No. No to super, to tak sobie można żyć. To teraz to ja rozumiem ciebie, że tak trzeba też o siebie dbać. Bo trzeba pracować, ale też trzeba mieć czas na odpoczynek. Polska muzyka. Ciągle krótę, te same miejsca. Chcę twoje. Dobra, siema. Ale masz ładną fryzurę od mamy. No tak o pierwszej w nocy, dobra. O kurde. Coś tu jest. To siema, ziom. We forgive our enemies, soon we will forget. No more jealousy. Nothing we'll regret. You don't have to believe in Santa Claus to know what's right to do. Fighting for a cause. Słucha dobrej muzyki. Świąt, których nie było. Mamy te same gusta. Rok polski. Właśnie tak. Czy ktoś wolał?
Biorę cię, właśnie tam. Biorę cię, właśnie tam. Biorę cię. Zobaczcie, zobaczcie, rosną. Jednak rosną. Więc dobry czas na pomidory. Zima. I zobaczcie, co mi się rozwija. Truskawki. I chciałam z wami otworzyć to. Tylko muszę pilnować ryby, żeby się nie spaliła. Ale otwieramy. Misio, znowu misio. Powtarzają się one. Ja jestem wykąpana w piżamie. Piękna pogoda, słuchajcie, u nas jest naprawdę, teraz tak jak ktoś napisał w komentarzu, tak jak wiosna w Polsce, teraz jest naprawdę tak przyjemnie, w ogóle nie ma tej wilgotności, jest naprawdę fajna, nie pływa się. Świąteczna piżamowa informacja. Potrzebni są tłumacze. Piszcie do mnie na Facebooku Dudków. Napiszcie wiadomość. Te osoby, które chciałyby pomóc Kajetanowi w tłumaczeniu naszych filmów, bo jest już jeden tłumacz, Kajetan Krzemowski. Pozdrawiam Ciebie, Kajetanie. Dziękuję bardzo za pomoc dla naszego kanału. Ale potrzebni są jeszcze tłumacze. Dajcie znać pomocnicy Świętego Mikołaja. Zapraszamy tłumacze języka angielskiego. Zapraszamy do nas. Juniorek, ale byś się postarzał. O. Czekaj. O, no. Ale byś się postarzał. Pokażę ci później. Czekaj, zrobię zdjęcie. To mnie? No ja obrywam. Ja też obrywam, no bez przesady, nie? Ja ci nic nie robię. No to ładnie, akurat na święta. O, zobaczcie, jest. No w ostatnim tygodniu oglądaliśmy Christmas. To prawda. Ostatnio był Christmas, teraz będzie horror. A gdzie masz Ferrero? Komedia. Andrzej i ja jeszcze nie oglądaliśmy. Czyli tata, to wszystko, co jest na górze, to jest już na dole. Czyli jakby były drzwi na suficie, to by były też na podłodze. Jakby były Ferrero Rocher na suficie. A co ci... To Ferrero Rocher na podłodze. Widzę, że ci się marzą, Ferrero Rocher. Jaki film? Sen. Ja się mu rozkręcę, zobaczymy. Tak, zobaczymy co dalej. A tymczasem my żegnamy się z wami, pa pa. Będzie jeszcze więcej. Pomachaj mężu,
co udawałeś. No, widzicie, siedzi. Film obejrzany przez nas wszystkich. Chciałam wam powiedzieć, że to nie był dokument, żebyście nie myśleli sobie, że to był film na faktach autentycznych, bo nie był. Horror.